agencja prasowa, proszę Państwa. Ponieważ istnieje powszechne domniemanie uczciwości i sprawdzania informacji przez agencje prasowe, no to dziennikarze... Radio Conchita. Tutaj Państwo zauważyliście, że tak jak ta nasza komisja zauważyła, że o oszustach dzisiaj dużo. O oszustach. Bardzo dużo dzisiaj o oszustach. Radio Conchita. Redakcja nie odpowiada za swój artykuł, jeżeli tego rodzaju informacja pojawia się w polskiej agencji prasowej. O oszustach. Akurat pięknie się wpasowała oszustystyczna firma Play. Ja tutaj reguluję, proszę Państwa, mam rachunki, są opłacane też i za kurczaczka, za dziecko. Proszę Państwa, i co to dzisiaj mamy? Sobotę, w poniedziałek było opłacone, prawie 700 zł zapłaciłam, to znaczy ponad 600 i oni zanim włączą ten internet, oszuści z firmy Play, to jakiś czas jeszcze zajmie, bo widzę, że jeszcze jest, nawet się nie można dodzwonić na gwiazdka 500 ku... Gwoździowi, tak? Który sobie oni sami wbijają. Tak. Albo samobuja, którego oni sobie sami wbijają, firma Play, która myśli, że ma dobre imię, prawda? A przecież ludzie, którzy są klientami, ludzie oceniają, ludzie płacą, ludzie wymagają. No i niestety oszustwa w firmie Play są tak wielkie, że to już dawno się zaczęło temu, jak były takie opcje, po 10 zł się wpłacało, rozmowy do wszystkich za darmo, albo SMS-y do wszystkich za darmo. To nie do każdego telefonu to wchodziło, nie wszędzie. Jeszcze, tak, jeszcze o oszustwie mam. Jak żył Laskowski, proszę Państwa, to on to zauważył. Mówi, że zobacz, nie wchodzi. 10 zł sobie doładuj i potem to wygadasz w ciągu 5 minut, a opcja 10 minut rozmowy do wszystkich nie wchodzi. Opcja SMS-y do wszystkich nie wchodzi. To już dawno myśmy to zauważyły, jak kręci, jak oszukuje, kłamie firma Play, a byłam tu w salonie. Ona mówi tak, tak, 48 godzin, do 48 godzin musi się zaksięgować, musi się zabukować i gówno, prawda?